Spodziewaliśmy się trudnego meczu i tutaj się jakby sprawdziły nasze oczekiwania. Byliśmy przygotowani na trzy podstawowe rzeczy, na szybki atak, na grę Hodża i na zbiórkę piłki w ataku. Ten ostatni element szwankował przez całe praktycznie 40 minut, 15 zbiórek zespołu, to naprawdę dużo. I tutaj jakby nie sprostaliśmy temu. Niemniej jednak chcę powiedzieć, że zagraliśmy bardzo twardo, zagraliśmy konsekwentnie i szczególnie w drugiej i w trzeciej kwarcie oraz w końcówce meczu zagraliśmy w obronie na dobrym poziomie i wyszarpaliśmy to zwycięstwo. Gratulacje oczywiście dla zespołu ze Zgorzelca. Zagrali bardzo dobry mecz, natomiast mnie przede wszystkim cieszy to, że musieli się mocno napracować. Z takiego założenia wychodzimy, że jeśli ktoś ma wygrać z nami mecz, to musi zagrać na 120%. I wydaje mi się, że my oczywiście nie jesteśmy szczęśliwi, bo przegrane spotkanie zawsze zostawia jakiś smutek, a oczywiście analiza musi być szybka, bo już następne mecze gonią. Natomiast wydaje mi się, że ogólnie mecz był bardzo zacięty. Nie ustrzegliśmy się błędów. Przede wszystkim upatruję tutaj tej porażki trochę w początku trzeciej kwarty, gdzie wydawałoby się po bardzo dobrych 20 minutach, gdzie wygrywaliśmy jednym punktem, zeszliśmy na przerwę w szatni, jeszcze wszyscy się mobilizowaliśmy dodatkowo. Natomiast początek trzeciej kwarty był... Jest to trochę dla mnie niezrozumiałe, ponieważ właściwie w ataku był jeden wielki bałagan.